pokażę kilka sposobów na ustalenie kierunku. Oto jest jeden z nich. Mamy mrowisko. Zawsze buduję mrowisko od południa. Dlaczego? Bo grzeje im słońce i chyba to lubią. Sprawdziłem kilkanaście takich mrowisk i wszystkie były od strony słonecznej. Łagodniejsze zejście mrowiska jest w kierunku południowym. Tu widać to. O! Tu akurat mam dwa przykłady. Kolejne mrowisko jest obok. Jest ta sama sytuacja. Mrowisko jest od strony południowej. Teraz akurat wyszło słońce, to widać nawet cień jak pada. I tak samo jak w poprzednim, w stronę południa ma łagodniejsze zejście. Kolejnym sposobem jest mech. Mech nie lubi słońca. Zawsze najwięcej go można zobaczyć po stronie północnej. Tu mamy stronę południową. Drzewo nie ma za wiele mchu. Jest dobrze porośnięte. Ale z tą metodą trzeba uważać, bo często jest tak, że drzewo od strony południowej będzie osłonięte przez inne drzewa i też będzie rósł tak samo mech, jak i od strony północnej. Tu mamy taki przykład. Drzewo od strony południowej jest porośnięte mechem. A od strony północnej tego mchu za wiele nie ma. A więc ta metoda uważam, że nie zawsze się sprawdza. Tu kolejne drzewo. W tym wypadku północna jest ładnie porośnięta mchem. A południowa nie. Najlepiej dla pewności sprawdzić kilka pni. Mogą to być też kamienie. Do znalezienia kierunku możemy posłużyć się jeszcze zegarkiem. Ta metoda uważam, że jest najdokładniejsza. Pokaże nam dokładnie, w którym kierunku jest południe. Małą wskazówkę zegarka ustawiamy w kierunku słońca. Trzymamy sobie telefon na płask w kierunku słońca. Mała wskazówka. Patrzymy na godzinę 12. Cały czas trzymając tą wskazówkę w kierunku słońca. I tutaj środek między godziną 12 a tą, która nam pokazuje słońce, pokazuje nam południe. To jest najdokładniejsza metoda. Potrzebujemy prosty kij. No. Wbijamy go w ziemię. Ja chcę tylko tu pokazać metodę działania, a więc nie będę się rozczulał. Chodzi o to. Zaczęliśmy zaznaczać przed południem. To powoli cień nam zaczął się skracać. Cień padał tu. Później im bliżej południa, cień ten był krótszy.
samo południe, gdy słońce jest najwyżej na niebie, to cień pada najkrótszy, później z powrotem zaczyna ten cień nam się oddalać. I ten moment, gdzie cień był najkrótszy, pokazuje nam kierunek południowy. Jeżeli tam zamierzaliśmy iść, to tam idziemy. W tamtą stronę. Słoje przy ściętych drzewach. Od strony południowej to będzie ta strona. Słoje są grubsze, ich przyrost powinien być większy, dlatego że ta strona jest nasłoneczniona i drzewo z tej strony ma lepsze warunki wzrostu. I tak można wyznaczyć południe. Tylko że jak ja tu patrzę, to niewiele to się różni i ciężko jest określić, gdzie jest południe, gdzie północ. Zobaczymy inny pień. Tu mamy kolejny. Też ciężko stwierdzić cokolwiek. Szukamy dalej. Tu to nic nie widać. O! Tu mamy ładny pień. I tak. Jak się przyjrzymy, to z tej strony, z lewej strony są większe te słoje. Ta jasna część odpowiada za przyrost letni, a ciemna za przyrost zimowy. Tu widać, że na lewą stronę lepiej się drzewo rozwijało, czyli z tamtej strony jest południe. Ale to jest chyba najgorsza metoda. Trzeba znaleźć ścięte drzewo. Musimy mieć świeżo ścięty pień, bo starsze oblane już są żywicą. O, tu pokażę. Starsze wyglądają tak. I już ciężko się cokolwiek dopatrzeć. A więc byłby problem z określeniem kierunku. Tą metodę uważam za najmniej dokładną i najmniej praktyczną. Przecież nikt nie będzie chodził z piłą po lesie i w razie gdyby się zgubił, ścinać drzewo, żeby sprawdzić, w którą stronę iść. Jeszcze nie jest pewne, że to drzewo nam pokaże dobry kierunek, bo są drzewa, które się będą rozwijać dobrze, równo z obu stron i wtedy nic nie zobaczymy. Samotnie rosnące drzewa też możemy odebrać jako wyznacznik punktów geograficznych. Takie drzewo pochyla się w stronę słoneczną, południową, a więc mniej więcej możemy obrać kierunek . Ale widać, że lewa strona to jest faktycznie strona południowa, ma rozbudowaną bardziej tą koronę i możemy to odebrać jako południe. Pochylenie może też być spowodowane przez silne wiatry występujące w tym miejscu, a więc nie sugerować się pojedynczym drzewem, które spotkamy. Lepiej sprawdzić więcej niż jedno drzewo, żeby mieć pewność co do wyboru kierunku.
Jak znaleźć odpowiedni kierunek nocą? Jest na to sposób, ale potrzebujemy bezchmurnego nieba, chociaż w takim stopniu, żebyśmy dostrzegli dwa gwiazdozbiory. Narysowałem na drzewie. To jest część gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy. Tutaj mamy małą niedźwiedzicę. Mały miś. Chyba każdy zna ten gwiazdozbiór. Znamy go pod nazwą Wielki Wóz i Mały Wóz. Tu jak widać mamy ten wóz. Ładnie narysowałem. Tu mamy mały. Żeby znaleźć kierunek, prosto w górę, tak jak nam tu od tych dwóch gwiazd idzie, strzałeczka prosto w górę idziemy, to idealnie się nie pokrywa z tą gwiazdą, ale minimalnie możemy się tam domyślić. Od razu po tej gwieździe automatycznie zaczynamy dostrzegać mały wóz. I ta gwiazda, dyszel małego wozu, to jest gwiazda północna. I ona nam wskazuje północ. Często jest tak, że małej niedźwiedzicy w ogóle nie widać na niebie. Nie ma co się tym przejmować, bo wystarczy wyobrazić sobie mniej więcej, jaka odległość dzieli jeden gwiazdozbiór od drugiego. Kierunek nie będzie dokładny, ale na pewno da nam tą orientację w terenie, w którą stronę jest północ, południe, zachód, wschód. Ja wiem, że niektóre metody, które pokazałem, nie są przekonywujące, ale uważam, że warto je zapamiętać, bo może spotkać nas w życiu taka sytuacja, że ta metoda, którą uważaliśmy za najgorszą, może być jedyną, którą możemy się posłużyć w danej sytuacji i to ona może w najgorszym możliwym przypadku uratować nam życie. Dlatego warto pamiętać je wszystkie. Mówię jak jest. Damian, człowiek z lasu. To wszystko na dziś.